Witam was tutaj, cześć, to mam Izonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek City Skylines Industrial albo Industries, nie pamiętam jak to się nazywa. Jedno wam powiem, przed chwilą przeżyłem szok psychiczny. Nagrałem ponad 10 minut odcinka i nie zauważyłem jednej rzeczy. To był zły zapis gry. To był zapis, w którym faktycznie nie było ostatniego odcinka i się po prostu byłem bardzo zły teraz, wściekły. I wracam teraz powrotem, nagrywam ponownie i znalazłem, na szczęście udało mi się znaleźć zapis gry. Dobrze, ale nie o tym tutaj mowa. Powiem wam tylko jeszcze jedną rzecz. Jutro będzie premiera. Nie wiem czy zauważyliście, ostatnim czasem nie pojawił się żaden odcinek z Avizonosz poza prawem. Avizonosz wraca, właśnie jutro będzie premiera nowej serii, podserii z Avizonosza, która teraz się pojawi. Nagrywałem tę serię 2 dni. Z czego głównie w jeden, ale nagrywałem hurtowo przez 2 godziny, jeździłem non-stop, podzielę to oczywiście na odcinki, ale już dawno tak się bardzo nie zmęczyłem. Mam nadzieję, że dzisiejsze nagranie będzie lepsze. Jeśli dźwięk będzie lepszy i obraz się aż tak będę wam nie klatkować, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. Natomiast my już przechodzimy. Niestety nie zrobiłem ankiety, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, ale no cóż. O, ja przed chwilą zacząłem robić dzielnicę, a tu już jest przecież. Dobrze, no niestety tak. Tutaj też więcej ropy wydobywamy. Nie, tragedia. Dobra. Wracając do naszej rzeczy. Tak, nie zrobiłem ankiety, ale jedna już osoba napisała rolnictwo, więc zaczniemy sobie od rolnictwa, a to weźmiemy w kolejnym odcinku. I swanego też chętnie zapraszam do oglądania tego ostatniego odcinka z City Skylines PS4, bo tam się... Dużo może nie dzielę je, ale jest ankieta, a ja lubię jak głosujecie w ankietach. Okej, okay, elektrownia słoneczna, 8000, no trochę dużo, tak. Nie? Ale byśmy poszli w tą ekologię, jak ja to lubię. Dobra, to podnieśmy sobie na razie budżet. Chwila. O, dobra. Odwiesiło się, tak zastanawiam się. A, jesteśmy w ogóle, no mi tutaj nie na full. To możemy podnieść. To też. Ciekawe, czy nie jesteśmy na 100%. Nieważne. Non comment. Dobrze. Co tu może być takiego prawdziwego? Prawdziwe może być to, że ci mają problem z pocztą, ale dobra, mniejsza z tym. Odkąd tutaj tych odłączyliśmy. Na pewno by im się to przydało. Ale nie. Nie będę sobie tutaj psuć budynków po układaniu. Tu stacja metra, to nie. Ci dostaną swoją własną pocztę, ale niekoniecznie teraz. Bo teraz zrobimy tutaj kolejne miejsce. Ja wiem, za chwilę się zajmiemy rolnictwem naszym kochanym, ale najpierw musimy się zająć po prostu tym, aby oni tutaj się budowali względnie i nie zrzędzili mi tutaj, że jest duży popyt. A też chcemy, żeby to miasto się jako tako tam powoli rozwijało, co nie? Więc powiedzmy sobie, że tutaj i tu będzie zjazd. Tak póki co. Tutaj tam już pieniądze czy... Dobra, nie. Muszę usunąć sobie z głowy to, że dzisiaj jakiś jeszcze inny odcinek z tej serii nagrywałem. Jestem zadowolony, że mi się udało znaleźć zapis gry. Stary. To jest jak dla mnie sukces, bo ja zazwyczaj po prostu to gubię i już do tego nie trafiam, a tutaj... Sukces! Powiem to tak, po prostu był sukces. Hip hip hura. Dobrze, tutaj się to w miarę tam powinno wziąć. Nazwy na dzielnicę, dobra, już po prostu nie będę mówić, że jakby ktoś miał wenę, to możesz napisać. A! Wenę! To za chwilę będzie o wenie. Oglądajcie, to zaraz wam powiem. Jedna rzecz będzie do was. Tak konkretnie do was. Dobrze, dajmy sobie tu najpierw biura i będę mógł zrobić, żeby wszędzie się budowali ludzie. Biura. Dobrze, i od tych biur tu proszę bardzo budować się wszędzie ludzie. Dobrze. I tak, co jest z wodą? Oczywiście wody nie ma, bo co jest wilk. To sobie dajmy stąd. I pociągnijmy już, dobra, niech się nachodzi już. Już trudno. Stąd. Tu kolejne, nie chcę pójść. Okej, dobra. Co nagle mam pewne przecieki, że się pojawi nowy dodatek do City Skylines. PS4. Green Cities. Przed świętami może jeszcze nawet. Mam taką szczerą nadzieję, ale nie wiem, zobaczymy. Tak. Nie jestem 100% przekonany, że to się tak stanie, ale dobra. Światła.
wyłącz. Dobra. Ci się budują, możemy przejść do naszego farmingu. Mamy trochę forsy. Co by znaczyło, że postawimy sobie tutaj... Dobrze, zanim farming i te sprawy, to tu sobie postawmy dworzec towarowy. Bo co jak co, ale dworzec towarowy, tutaj to jest po prostu potrzebne. Będą oni tutaj sobie ładnie dowozić towary. Tak, dobra. To od tego zacznijmy tutaj, teraz. Właśnie, my teraz mamy zyski, kur... Nie, dobra. Nie mówię nic, nic nie mówię. Trochę forsy wydaliśmy na to, ale sądzę, że nam się szybko zwróci, bo mam teraz tutaj ładnie nam rozdysponowane to wszystko. Kurde, tu bym sobie to wczepił. Nie, nie, nie. Nie, to będzie źle wyjeżdżać chyba tutaj. Nie ma już. Już trudno, zrobimy sobie w ten sposób. Właśnie, tutaj ten Bamba jedzie do niego. Nad tym też pomyślimy. Okej. Źle. Dobrze. Takie tu węzy. A czekaj, czekaj, gdzie one tutaj skręcają? A, dobra, to jest ważne. Dobrze, no i coś takiego tu by mogło być. Jedyne, nad czym się zastanawiam, i to jest akurat zła wiadomość. Pierwsze, tu jest ta droga. Droga sobie, jak ona tutaj jedzie dołem, to już sobie niech jedzie, tak? Akurat o tym nie myślałem. Tylko, że tutaj... Co nie? Czekaj, daj mi to na górę. To czekaj, pokaż mi jak tutaj jest z prądem. Prąd tak jak, okej, podłączyliście się. Dobrze. Czyli to mogę wybudować. Świetnie. Czy tu mi się nie zaczyna robić korki? I szczerze sądzę, że będą korki. Dlatego sobie tu zmienię drogę jednokierunkową. I aby usprawnić im tutaj ruch, damy sobie bombę po prostu. Czekaj, zobaczmy jak to tutaj jest. Jest w tą stronę. A, czyli dobrze, świetnie. I stąd tu w dół. O, dobra, idealnie. I tutaj będzie w górę wyjazd. Nie, spokojnie, tutaj to się jeszcze coś będzie działo, tak? I tutaj... Tak, nie, czekaj, czy tu dałoby się zrobić drogę? Dałoby się, świetnie. Bo tu będzie droga. G. O, dobra, zapamiętałem przycisk. Jest! Bo chciałem sobie tutaj wyłączyć linie pomocnicze. Dobrze, przesadziłem trochę. Zaraz się zajmiemy farmą, dobra? Spokojnie. Spokojnie, na pewno będzie. Nie mówię jak mój nauczyciel od historii, który mówił spokojnie, znaczy nie wiem, w sumie powiedział jeszcze. Ale mówił, że spokojnie zrobisz swoją prezentację i w końcu się lekcja skończyła. Dobra, to nie, to kiedy indziej. O, dobra, proszę bardzo. Tu taki piękny zakrętas. I aby tu trochę poprawić ruch, to tu sobie zmienię drogę jednokierunkową od tego. Dobra, tu jest dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. I tu będziecie mogli sobie szybko dojechać do tego. Świetnie. Dzielnica. Tu wam zrobimy osobną dzielnicę, też handlową oczywiście. Ale to będzie jako osobna dzielnia. Żadnych przepisów na handel nie mam, więc nie będę tutaj nic zancudować, że coś wymyślam. Proszę bardzo, handel. I ten handel tutaj jeszcze jakieś bambaja im puścimy, więc nad tym się zastanowimy. Zaraz, nawet tak, szybko, że zanim zapomnę. I tutaj, z rzeczy ważnych i ważniejszych, to będzie ścieżka dla tych. I ścieżka tutaj. No, proszę bardzo. Czy coś tutaj jeszcze z tych ścieżek mogłoby być fajne? No, stąd jakbyśmy puścili. Taką ścieżkę tutaj. Już nie mam w tym, jakby mi się stąd udało tu podłączyć, też byłoby fajnie. I to tyle z tych ścieżek, bo nie chcę tutaj też wydziwiać jakoś strasznie tego dużo. Dobrze, Bambaj jedzie sobie tutaj. A wybuchmy sobie ten dog pierwszy. I się zastanówmy. Bo my możemy tego Bambaja puścić tu w tą ulicę troszkę. Ale co mi to by dało? O! Ropa i paliwo, kasa dla widzonosza. Kurczę, muszę zmienić na dużą literę. Osiąga poziom 5. Morska platforma wietnicza. Zakładnie krafir nafty. Fabryka trampek. Okej, dobra, fabryka trampek. Tego się nie spodziewałem, ale dobra. Jestem zadowolony, że wbiliśmy 5 poziom. Bo to znaczy, że możemy zacząć większą ropę. Ale dobra, zaraz, chwila, bo mieliśmy zacząć jeszcze farming. Dobrze, najwyżej będzie tego i tego. Mamy trochę czasu jeszcze. Dobrze, czekaj, pokaż mi to. Po pierwsze, nie, czekaj. Podstawa. Awizonosza. Z dużej. Dobrze.
podstawa Zebena. Teraz dalej. Mamy duży plastik. Duży plastik. Dokładnie. Wybórzmy ciebie. I ciebie. Na rzecz dużego plastiku. Kurde. Ile on kosztował? 40 tysięcy. I tyle był mój budżet. Przyspieszmy sobie czas. Dobrze, dalej. Tutaj pamiętam, że jeszcze mamy morskie to. Czekaj, tak? Morska platforma wiertnicza. Aha. To w ten sposób działa, dobra. A, i on płynie tam, gdzie są złoża w miarę. Brak budynku głównego, dobra. Ale widzę, że dałoby się tutaj jakoś z tym dogadać. Ile kosztuje to? 35 tysięcy, dobra. Kupę forsy w skrócie. O tak. Widzę, że tutaj te wyspy to mają swoje przeznaczenie i mamy tyle forsy. Dawaj, dawaj, dawaj to. To się nawet nie pytaj, czy chce. Jasne, że chce. Nie dobię teraz tuneli. Trud do ciebie. Czy ty się tak tu podłączysz fajnie? Bo to byłoby zaje fajne. Chyba nie. Chyba niestety nie. A szkoda. To by mi jako ty pomogło. Ciupkę. Dobra. Takiej. Czemu mi cały czas tutaj tunel robisz? Tunel drutów to byłoby fajne, ale no nie ma póki co tego. Dobra, stąd, tu. Czy tutaj się podłączysz? Chyba nie. O, tu się podłączy, dobra. Pokaż to. To, że ona się tak buja, to jest boskie. To jest boskie. Mam nadzieję, że będziemy tutaj ładnie wydobywać, bo tutaj jest dużo złóż. Jest, to tutaj, zobaczcie. Tu są te helikoptery, bo tu się zastanawiałem. Tutaj jakieś helikoptery przylatują. Ciekawe, dobra. Mniejsza z tym, że jest ciekawe. Czekaj, bo my tutaj siedzieliśmy przy tej dzielnicy. Bambaja chcieliśmy puścić tutaj. Dobra, wiecie co, póki co tym bambajem się nie zastanawiajmy, bo mamy przez chwilę popyt dobrym poziomie. Czy ja mogę nowy kowywa kupić ziemi? Kup. Tu trzeba kupić ten kolejny. No, a kiedy jest kolejny kamień minowy? 28 tysięcy, to trochę dużo przy naszym tempie. Tu trzeba zrobić węzeł, tu trzeba zrobić jakiś porządny węzeł, dobra. Ale póki go nie mamy, musimy żyć z tym, co mamy. ale ładne słowa. Dobrze, to tutaj musimy zrobić sobie dużą drogę. Zwolnijmy, bo po co tak szybko? Czekaj, nie. G. Okej, w miarę pośrodku tych dwóch dróg. Dobra, powiedzmy. I teraz tak. Jeżeli byśmy sobie dodali tak i ty tu tak, to jest w miarę cacy. Jeśli coś by tu się jeszcze przydało zrobić, to stąd można byłoby zrobić zjazd. Jeśli byś już mi pozwolił. Dobra, tutaj pozwolisz. Okej, jak tu pozwolisz, to ja mogę sobie to zrobić. I know what you're thinking. Are we lawyers? Are we accountants? Well, it's a complicated question. Probably requires a lawyer. And an accountant. Is that us? Well, what do you think? Seems to me that there's a lot of you out there who might need the use of the law. Jest mało miejsca. Świetnie. Dobra, ale tutaj się udało. In fact, we're legally barred from providing legal advice. Tu sobie to przejedzie dołem. Officially unlicensed since 2005. I tutaj do góry. I tutaj się podłączysz. Dobra. To tu mamy zjazd. Teraz jeszcze stąd trzeba by się przydało zrobić jedną rzecz. Dobra, tutaj w miarę szybko wyjeździcie, ale żeby to wam jeszcze usprawnić. Dajmy sobie tutaj. Trochę to im zwolni, co nie? Ale dwa pasy muszę mieć, tutaj nie mam autostrad. I tu sobie to wpuśćmy w dół. Czyli stąd, tu. I teraz musimy coś jakby tutaj zrobić ten zjazd.
Tu byś wszedł. Dobra, może być. I tutaj w dół. Okej. Okay. Jak sobie chcesz. Tak, wchodzisz, to ja jestem zadowolony. Kąty. I tutaj sobie zróbmy dojazd. I tu drogę zmieńmy kierunki. Dobrze, czemu my tutaj... Wy mi tak się kręcicie? Co, serio, to jest szybsza droga? Wam zaraz to usunę. Nie rozumiem. What is going on here? Why are you going here, not here? Nie wiem. Mnie to się bynajmniej nie podoba. Masz to. Zrobimy wam tutaj inny wjazd osobny. Dobrze. Zróbmy sobie najpierw naszą strefę. Tu będzie farming. Tu są ruda. Tu jest trochę rudy. Tu jest ruda. Dobra, nieważne. Dajmy sobie tu farming jeszcze. Farming. No póki co dajmy sobie tutaj, gdzie nie ma, nie nachodzi. Później pomyślimy, bo to jest i farming, i ruda chyba. Chyba, albo że jest tylko ruda. Wtedy byśmy sobie zrobili, że na środku jest ruda, a później byłby farming. Tak też można zrobić. Farming simulator. Dobra. Tu z tego może widzę, że... Co wy tu, kurde, wyprawiacie? Kurde, zrobiłem ten dojazd tutaj i się zrobił problem jakiś. Ludzie, jaki macie wy tu problem? Czekaj, chyba wiem. Kurde, trzeba zrobić to na trzy pasy. Tego się nie spodziewałem, ale dobra. To ma trochę sensu niestety. Patrzcie na to. Oni... Nie ma to sensu. Oni wjeżdżają i zjeżdżają, co? Skąd wy, kurde, jesteście? Co? Nie, dawaj, nie. Nie gapię się na to. Czy ten dworzec działa? Działa. I przyjeżdżają pociągi. Pociągi nawet jadą z daleka. Okej, nie stąd. Myślałem, że stąd może coś. Bo to tego byśmy chcieli, ale dobra. Przyjeżdżają tutaj... Przyjeżdżają głównie, kurde. Ja bym chciał, żeby tu przyjeżdżali i wyjeżdżali. O, dobra, tak jest lepiej. Wyjeżdżają i przyjeżdżają, dobra. I to nawet z daleka. Dobra, mam nadzieję, że tu... Nie zrobi mi się jakiś zaraz wielki ruch. Bo tego bym tutaj też nie chciał. Jeśli już tutaj aż tak bardzo chcecie tutaj dojeżdżać, to macie, proszę bardzo. Macie, korzystajcie. Właśnie, wy tu musicie płacić. Dobrze, bardzo dobrze. Żeby wjechać do tego. Jedź i płać. A widzę nasz, polecam. Właśnie, jak na nasze zyski z tego? Z płacenia. Coś tam jest. Nie jest jakoś strasznie dużo, ale dobra. Dobrze, już dość do gadania. Farming. Dawaj. Zaczynamy naszą przygodę. Boom! I o to mi chodziło. Nazwa dla naszej nowej dzielnicy farmowej. Rolniczej. Piszcie w komentarzach. Mały słoj, małe pastwisko, małe pole uprawne, mały sad. I tak. Z tego co wiem. Ta by działał... Czekaj. Leśnictwo, rolnictwo. To z plonów... małe pastwisko potrzebuje plony. A plony są w małym słoju. Dobra, mniej więcej rozumiem. I tak. Dajmy sobie na razie plony. Co nie? Dajmy sobie to. Prądu ci brakuje. Dla prądu się za chwilę zajmie. Póki co sobie damy do tej głównej drogi, co nie? Czekaj, chociaż... Później będą te wszystkie budynki do przetwarzania. Budynki do przetwarzania sobie zrobimy tutaj. Okej, dobra, może... Tak możemy pójść. Farma.
Padę sadów, możemy sobie zrobić po drugiej stronie. To są głównie drzewa, więc nie chcę tego zacznie też iść. Ciach, 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 ciach. Dobrze, i słój. Słój. Słój jest fajne, bo jest bardzo mały. Patrzcie na to. No proszę was, czy może być coś mniejszego? Dobrze, wy tu wszyscy już myślicie, że nie macie wody. Trzeba poczekać, to dostaniecie wodę. Jak będziecie źli, to nie dostaniecie, tak? Takie u mnie zasady obowiązuje. To jest z prądem. No z prądem jest trochę gorsza sprawa. Bo muszę to pociągnąć tu po pierwsze druta. A po drugie stąd. Tutaj do tych. Do mojego leśnictwa. Tutaj się miewa znakomicie. Właśnie, leśnictwo. Czy my tu możemy wam dać... Nie. Kurde, jest poza granicami. A tu trzeba będzie postawić to jeszcze. Tutaj ja to chcę ładnie rozwinąć, tak? Żeby nie było. Jakieś większe? Nie. To jest takie samo. Tu... Możemy w sumie dać jakąś dużą szkółkę. Tutaj tak na uboczu. A co? I tak ładnie znamy zyski, więc dobra. Strasznie dużo ludzi się chce się budować. Kurde, trzeba my się tutaj już... Wow, wait. No way, ile tu jest farmingu. Kurde, czy... Co? Ej, ale złoża rudy. Nie, to tu my... Tu jest tyle... Nie, ja to chcę. Ja to chcę. Ale ropa. Dobra, dość zachwycenia się mapą. Mamy tutaj nasz piąty poziom. Jak tam wydobywanie twoje? Chyba dobrze. Nie wiem, nie widzę dokładnie. Ty. Na razie masz problemy. Mam nadzieję, że jakieś nie strasznie duże. Zrównoważony, dajmy sobie na plus. Dobrze, z tego co rozumiem, co to jest? Za mało surowców naturalnych. Co, już? Tu było, przecież to wielkie takie było, ta plama. Kurde, ale się to wyzionało i się ducha z tego. No dobra, no cóż, no. No dobra. Ty też. No ty też jakoś nie dziwię. I ty też. Dobrze, postawmy sobie może kolejną platformę wydliczą. Zanim przejdziemy tam do tej naszej farmy, którą też się teraz zajmujemy. Tu jest problem, że nie możemy jakoś tego postawić tak fajnie, ale dobra. Tak bardzo fajnie, w tym sensie. Dobra. Tutaj. No, jak wszystko nagle wypadawało. Nie jesteś podłączony do świata. A po co ci świat? Po co ci podłączenie do całości? Jak oni są źli? Są podatki i tego typu rzeczy. Pracuj nad rozwojem miasta. Już chwila, ludzie. Opanujcie się. Dobrze, tutaj ropa będzie się fajnie produkować. Ludzie się strasznie chcą budować, a pan tu rudnicy jedni. To tutaj dajemy im trochę komunikacji. Znaczy, może jest plan w ogóle z komunikacją. Ale dobra, nad tym na razie nie myślę, tak? Tu trzeba będzie to przebudować całkowicie. To mi się w ogóle nie podoba, bo tutaj się teraz takie robią. Dobrze, dajmy sobie to taką dużą dzielnicę w sumie. Czekaj, może tak. Co? Nie stać mnie na zbudowanie drogi, to jest szczyt tragedii. To jest upadek. Dobra. Po tym jak już skończyliśmy nasz upadek, wybudujmy sobie tutaj odpowiednio drogi. A nie, czekaj, tu jest to duża. Dobra, to już sobie kontynuujmy tą aleję. Ciach, 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 ciach. Dobrze. Niech już będzie ta aleja. Stąd... Myślałem, że to jest proste. Dobra, już niech będzie. Kurde, ale krzywe to jest. Tu jest proste, tu jest krzywe. Co jest? What the fuck? A nie, tu jest proste. Ta droga na górze jest krzywa. Dobra. Tu jest ciach. Taka fajna spiralka. Ciach. 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 I tu będą palki. Ciach. O.
Idealnie, dwa wielkie, zobaczcie na to. I pomiędzy nimi co będzie? Ścieżka. Buja. Nie weszło. Coś nie weszło. Coś nie wyszło. Czyli tutaj by weszła ta ścieżka G. Nie. Nie. Dobra, no jak tutaj nie wejdzie, to nigdzie nie wejdzie. Chyba, że stąd. O, dobra. Jak stąd, to może być. Dobrze, edukacja. Zdobywka. Czy my naprawdę to nie pomyśleliśmy o żadnej podstawówce? Co? Ej. Dobra, tu sobie podstawówkę postawmy. Jak jest tutaj naszą opieką zdrowotną? Też tragedia. Tu by się szpital przydał, ale niestety nie mam aż tyle forsy. Dobrze, woda. Woda. Wow. Ale fajnie, mamy całą wodę już zrobioną. Nie musimy nic kręcić. Dobra, bosko. Budujcie się. Skoro macie już wodę, to się budujcie. Jak tam nasz farming? Czy w naszym słoju coś jest? Coś jest. Jeżeli coś jest, to możemy pójść w... chodź tutaj. Farming. Pastwisko. Małe pastwisko. No na razie małe, ale no dobra. Dawaj to tu. Ciach. Już, i jedno mi tylko na jedno wystarczy. Owce. Dobra, niech będzie owce. Ale przyjeżdżają tutaj. Tak, daję. Pokaż, skąd ci oni tutaj jadą. O, coś importujemy? No, dobra. No cóż, takie życie. Dobrze, plony są. Dobrze, mamy trochę więcej zysków, możemy postawić jeszcze jedno. 7,5, proszę bardzo. Bo chcę, żeby tutaj to już trochę szło, co nie? Do przodu. I plony, to ja, przepraszam bardzo, ale ja chcę mieć puste, bo ja je będę ich mieć dużo. Ten słój, możemy postawić sobie jeszcze z jednym tutaj. Tu jest dobrze, bo tu jest takie skrzyżowanko. Nie, bez przesady. Nie, aż tak dużo to ja nie chcę. Dobra, jak tam jest? 27 minut. Kurczę, a która godzina jak normalnie? 18, dobra. Czyli zarazem wam musiałbym jeszcze to włączyć na wysyłanko. Świetnie. Dobra, wy tu się budujecie. Powiem wam tak, zaczęliśmy sobie farming. I farming nasz zdobył poziom drugi. Młyn, piekarnia, baraki dla pracowników farmy, obora, mała, stodoła. Jej. Wydajność plus 4, zanieczyszczenie minus 10. Dobra, mała stodoła. Zaraz tym się zajmę, ale jestem bardzo zadowolony z tych, jak one tu wyglądają. To są helikoptery, tu się tyle dzieje. Nie, boskie. I tu komunikację im musimy puścić, taką własną wewnętrzną. Co jest tutaj? A, no tak, bo tu wyburzyliśmy to. O, kolejny. Już skończyłeś swoją pracę. Dobra. Ty też. Ciach. Dobrze, nie, jakby coś tutaj nikogo nie zatrzymuje na siłę, tak? Teraz idziemy w to. Bo tutaj, z tego co pamiętam, tak, jest to jakiś surowców. Tu trzeba jakoś... Jakby się dało przesunąć tylko to, no niestety nie, dobra, nie. Dobra, mniej jeszcze z tym. Tutaj, wbiliśmy drugi poziom. Możemy postawić już jakieś sensowniejsze budynki. Mamy baraki. Baraki są fajne, bo są małe. Ale nie, na razie nad barakami nie myślmy. Jeśli nad czymś możemy pomyśleć, tutaj może być... Dobra, dajmy sobie taką główną drogę. Tą wy tu będziecie jeździć. Natomiast tutaj głównie to ja chcę iść w takie drogi, co nie? Żeby to w miarę fajnie wyglądało. Dobrze, prąd. O, podłączyliście się, świetnie. Jakoś tam. Co jest młyn? Zanieczyszczenie młyn? Co? Dobra, niech ci będzie. No to jak zanieczyszczenie, to wiesz co? Czekaj. Chcę powiększmy tą dzielnię już. O, proszę bardzo. I tak, przenieśmy ciebie. Co jest? Co? Nie rozumiem. Ciach. Lock eyes with the lemur. Shake hands with the turtle. I ciach. At the city zoo, you can experience the wild in our wildest exhibition yet. Czekajcie. Patrzcie na to. Oni idą.
three-toed sloth named Barbara. She'll hook boskie, you with her boskie, smile boskie. And hook you again with her curved toes used to grasp trees in the wild. After that, okay. Take a gander at another new species. A new type of bird okay, previously identified tutaj? As a different type of bird due to a zoological error. Fun for the what whole the family. Fuck? Book now and get a free to feed the Pobrud. Fish. Limit 4 per family while supplies last. We'll look forward to seeing dobre, you dobre. Where the animals live in rooms painted to look like home. Czekaj. The city zoo. Czekaj. Ja sobie tego screenshota, to jest piękne jak one mi tutaj uciekły z obody. You're listening to Synthetic Dawn Radio. Niezłe. Synthetic Dawn Radio, oh yeah. Dobra, to sobie zrobiliśmy trochę miejsca, nie bez powodu. O, stąd. Tak, idę. Jaka to jest odległość? No taka sobie. 8, okej. Okay. Czyli tak. Taka odległość. Tak? Pokaż. Tak, odległość. Świetnie. Bo chcę, żeby tutaj te wymiary były te odległości, co nie? Właśnie, my tu im bambaje puścimy później. Dobrze, na razie tak tutaj trochę dalej puścimy sobie to. Bo on hałas ma powodować, więc... Dobrze, hałas i obora. Oborę. A zwierzątka mogą być żyć w hałasie. Dobra, i to przenieśmy sobie tutaj. Ale niekoniecznie tak tutaj, tylko z jakimś tam zakrętaskiem. O, na przykład dotąd. Będę się tu kręcić, ale dobra. Ciach. I stąd tu ciach. O, dobra, idealnie. Tutaj mam plan. Mam bardzo zły plan. Ciach. Proszę bardzo. Nie macie wody. Tak, wy możecie nie mieć wody, bo nie jesteście przy głównej drodze. Zaraz się wam zajmiemy. Odtąd. I tutaj. Możecie się budować już. Już spokojnie. Prąd. Prąd sobie odczepiliśmy z łącza. A no tak, bo tutaj były te. Chyba to był dobry pomysł tą drogą jednokierunkową. Tylko, aby było to bardziej funkcjonalne, postawmy sobie takie. Drugi tutaj. Tak. No właśnie. Czekaj, bo tutaj jest spis naszych wszystkich tych. Okej, mamy dwa na poziomie 5. Lasy, no tak, nic dziwnego. I to. Mamy jeszcze jedną strefę, która jest nieużytkowana, ale będzie na ropę przyszłą. Może w kolejnym odcinku. I sady. Tutaj teraz dopiero tutaj włączyliśmy sobie i z tego co widzę, to one już tutaj nieźle nam cisną. Pokaż. Zysk nie jest może jeszcze ten przedni. Bo jest import, ale tutaj jest przednie. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze fabryki na koniec. Bo to jest koniec. Co to jest? Piekarnia. Można by postawić. Ale na razie mamy mało tego, więc rafinerię, tak pamiętam. To trzeba będzie zrobić kiedyś. Papiernia to nie tu. Fabryka trampek. O, dokładnie. Tlony. Czekaj. Fabryka trampek potrzebuje do produkcji uprawy, papieru, nafty, plastiku, do produkcji butów. To można byłoby postawić. Tego kosztuje 250 tysięcy. Czyli dużo. Kolejny to jest fabryka domów modułowych, której też na razie niestety nie możemy postawić. A co to jest? Papiernia. Do papierni jest potrzebne uprawa, papier, nafta, plastik. Też dużo tego. I można postawić. No i piekarnia. Piekarnią się zajmiemy, ale niekoniecznie jeszcze teraz. Co ty masz tutaj? Jakiś problem? Brak wystarczających liczby kupujących. Co znowu zapełniliście mi te magazyny? Ludzie, co wy tak to szybko robicie? Jeżeli wy tak to szybko zapełniacie, jest tylko jedna rzecz, która mi przychodzi na myśl. Musimy powiększyć tutaj nasz przemysł, żeby to szybciej zużywał. Dobra, i ja nawet mam patent. Czekaj. To jest na odległość ilu kratek? Czekaj, 2, 3, 4. Chyba wszystko jest na 8. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, dotąd. I dotąd. Dobrze, świetnie.
I teraz jakbyśmy sobie tutaj postawili kolejny ten. Nawet większy z tego co widzę. A nie, po prostu ten jest niedostawiony tutaj do końca. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj jest trochę wolnej przestrzeni, którą kiedyś sobie zagospodarujemy czymś, nie wiem czym. I celulozownia. Okej, okej, okej. Czego ja więcej produkuję? Pokaż mi. To 39 drewno budowlane, papieru mniej. Dobrze, to papier. W takim wypadku to nie ma, nie ma. To jedziemy z papierem. Papier. Przetwórnia drewna. Nie, ona jest za duża. Zastanawiam się, czy tu by może nam weszło, ale nie. I druga celulozownia tutaj. Dobra. Sądzę, że powinniście mi tutaj ładnie to teraz rozblikać biznes. Tutaj. Tu się tą dzielnicą zajmiemy bardziej później. Za mało surowców. Czyli trzeba bardziej rozwinąć tutaj nasz farming. W sensie pola uprawne. Dobra. Nie widzę problemu. Pole. Pyse pole. O, idealnie. Proszę bardzo. Jakby ktoś się zastanawiał, to są bawełna, okej. Okay. Szklarnia, zimnioki, kukurydza, bawełna, zimnioki, pszenica, ziemniaki, kukurydza i tego typu różne rzeczy. Tutaj mamy na przykład krowy, owca i świnie i jeszcze coś tam na pewno było. Przestępczość, toś mi ukradł. Nie. Dobra, pusty i ten też jest na pusty. Mąka, okej, okay, ty produkujesz to ładnie, a ty tutaj ze zwierząt. Dobra, tak, właśnie, co oni tu produkują? Aha, produkty zwierzęce. A, oboda to jest to samo co to, tylko zamknięte i mniejsze, dobra. Warto wiedzieć na przyszłość, bo ja tego nie wiedziałem akurat. Słuchajcie, ja wiem, że w logice tak to działa, ale City Scanner jest nie należy do gier w 100% logicznych. Więc, no dobra. Na razie tutaj sobie postawimy tą obwodę, sądzę, że nie powinien jakimś tam być wielkim problemem. Natężenie ruchu, wiesz co, to jest mi tutaj niezbędne teraz po prostu. Czy tu są światła? Czy wy coś ze mnie kpicie? A widzonosz nigdy nie pozwoli, żeby gdziekolwiek były światła. Wszystkie światła są od razu likwidowane, zaraz jak je zobaczę. Tu jest trochę ruch. Tu jest nawet duży ruch. Tu trzeba to puścić dalej. Tak. O! Nasze sady wbiły poziom trzeci. Dobra, to już kończymy. Fabryka lemoniady, mleczarnia, średnie pole uprawne, średni sad. Świetnie. Daję, pokaż te budynki już. I kończymy. Mleczarnia. Nie, to jest młyn. Mleczarnia. Nie, to jest obora. To jest mleczarnia. Mleczarnia. Ten budynek przetwórczy wymaga produktów z upraw, aby wytworzyć specjalny wyrób, jakim jest produkty hodowlane. Ten budynek to by tutaj idealnie wszedł. Dobrze, ale póki co my go sobie postawimy tutaj. Czekaj, czekaj, przybliż mi to. Tutaj, dobra, niech będzie. Mleczarnia V1, proszę bardzo, postawiona. Nasza pierwsza mleczarnia. Dobrze, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trochę tutaj porobiliśmy, nie tak jak zazwyczaj to jest w niższych odcinkach. Czekaj, czy znowu? Nie, jeszcze nie. Już zastanawiałem, że zaraz mi tutaj znowu to wybuchnie. W kolejnym odcinku, no niestety trochę odbiegniemy od naszego tego przemysłu i naszej ropy, która naprawdę nam tutaj się ładnie rozwija. Czekaj, pokaż to. Ropa naftowa, ropa naftowa. Brak wystarczającej ilości prądu? Co jest prądem? A, mieliśmy. Dobra, to postawmy. Elektrownia słoneczna, proszę bardzo. Gdzie? Tutaj. Proszę bardzo. Macie elektrownię słoneczną. Dzięki temu tutaj drut i tu drut. I stąd możemy go wyburzyć. Dobrze. Nasze tutaj to produkuje naprawdę 437 baryłek ropy. Nafty 10 beczek i 21 plastiku. No bo plastik, wierzcie mi, ale naprawdę on się najbardziej przydaje później w przyszłości. Tutaj mniejszej tą częścią, trochę tam przy lasach teraz tutaj przysiedzieliśmy. No i cała farma nasza nowa powstała, już nie mówiąc o tym, że tutaj przy handlu mamy problem.
ludziska. Światła. Światła pod ziemią. Patrzcie, jak chciałem mnie zajść. A zobaczcie, nie zobaczy pod ziemią. A ja zobaczę, ja wszystko widzę. Dobrze, do zobaczenia w kolejnym materiale. Na kolejnym odcinku się zajmę bawić komunikacją, aby w końcu na nasze dzielnice, w końcu jakoś mogły dojeżdżać do naszego ukochanego przemysłu. Ale spokojnie, nie zabraknie też ropy i przemysłu rolnictwa. A ja zapraszam was do ankiety w Liskanę z Mass Transit. No i oczywiście do jutrzejszej premiery, a widzę aż poza prawem. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, możecie zostać po górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. 40. Ajajaj. Ja to sobie chyba muszę jakiś, że po 40 minutę to mi się po prostu wyłącza komputer, żeby nie będę go tak wychodził. Dobra, nieważne. Cześć!